To, czego pragniesz najbardziej. To, o co walczysz codziennie, to, co starasz się osiągnąć, zabijecie. W jakim sensie? Jest facet. Facet chce mieć kobietę. Chce mieć to emocjonalne wsparcie kobiety, chce mieć kobietę przy sobie. Zwłaszcza jak jest młody facet, to chce seksu, taka naturalna potrzeba, chce tego wszystkiego, nie? Chce mieć dziewczynę. I ten facet zaczyna dbać o siebie, uczy się, czyta, czyta książki. Wchodzi w rozwój osobisty, rozwija się ogólnie, każdą płaszczyznę swojego życia, trenuje, ćwiczy, dba o swój wygląd. Wydaje siebie dużo energii, nie? Ćwiczy, robi te wszystkie rzeczy. I jak uda mu się i będzie miał tę kobietę, będzie ją miał, im bardziej będzie chciał się ją cieszyć, cieszyć się tym, co ma, im dłużej będzie siedział i cieszył się tym, tym bardziej będzie z niego życie wychodziło. Bo będzie się przesycał, będzie siedział. W trakcie cieszenia się tym, że ma tą kobietę i robienia wszystkich tych rzeczy, które chciał robić z kobietą, im dłużej będzie siedział i robił, i robił, i robił to, będzie zajęty. I w tym czasie nie będzie robił tych innych rzeczy. I ewentualnie ta kobieta go zostawi, bo przestał się rozwijać. Siedzi i cieszy się tym, co udało mu się osiągnąć. Więc w pewnym momencie myślisz sobie: OK, jak będę się cieszył tym, to, co najbardziej pragnąłem, im bardziej będę się cieszył tym, tym szybciej z nimi, ze mnie życie będzie wychodziło. O co chodzi? Kobieta też. Chce faceta, nie? Chce męża, chce dom, chce bezpieczeństwo. To jest biologia, to jest naturalne, nie? Kobieta chce znaleźć faceta, który jest w miarę wysokostatusowo, żeby ewentualnie dzieci były bezpieczne w przyszłości. To jest takie naturalne, takie wpojone. I szuka takiego faceta, który jest w miarę wysokostatusowo, nie? I ćwiczy. Upięknia się, dba o siebie, dba o swoją sylwetkę, o swoje zdrowie, o swój wygląd, makijaż, ubrania. Upięknia się, robi wszystkie te rzeczy, angażuje się, kupuje kosmetyki, robi wszystkie te rzeczy, rusza się, dzieje się, nie? Jak będzie miała tego faceta, im bardziej będzie chciała siedzieć z nim i cieszyć się, to przestanie robić te wszystkie inne rzeczy. Jak będzie miała faceta, dom i wszystko to, co chciała, im dłużej będzie siedziała w tym. I cieszyła się tym, tym mniej tych innych rzeczy będzie robiła. I z niej życie będzie wychodziło. Tutaj są kontrargumenty. Tym się zajmiemy później. Ludzie chcą słabe, chcą pieniądze, chcą dojść do tego punktu, gdzie a już nie muszę pracować, nie muszę robić pewnych rzeczy, że mogę spocząć. Mężczyźni zwłaszcza mają takie tendencje. Mężczyźni zwłaszcza. Kobiety mniej. Mężczyzna naturalnie jak idzie napić się, to idzie na całość. Chce dojść do końca. Chce do ostatniego etapu, gdzie padnie. Kobieta mniej. Jak facet chce zrobić coś, to chce dojść do tego punktu, gdzie chciał dojść, nie? Jak tańczy, to tańczy po to, żeby było coś tam później. Kobiety Intuicyjnie rozumieją, że w życiu chodzi o ten taniec, chodzi o to robienie. I to tak się naturalnie pojawia w życiu, że kobiety stworzą dramę, stworzą ci problemy, żeby było zajęcie. Bo rozumieją to intuicyjnie. Nawet jak intelektualnie tego nie rozumieją, to same to robią, nieświadomie. Stworzą ci problemy, stworzą jakieś zamieszanie, żeby, żeby było, żeby było zaangażowanie, żeby coś się robiło. Jak zrozumiesz to, jak zrozumiesz, że chodzi o taniec, jak zrozumiesz, że chodzi o o to, co robisz, jak zrozumiesz, że chodzi o ten trening, że o to chodzi, żebyś trenował, a nie o ten cel, bo ten cel Cię zabije. Jak będziesz siedział w tym cieszeniu się tym, co osiągnąłeś, to będziesz się przesycał i nie będziesz robił innych rzeczy. Będziesz umierał powoli. Jak zrozumiesz to dobrze, to zaczniesz szukać Własnego celu. Zaczniesz szukać czegoś, co Ty wybrałeś. Zaczniesz szukać własne problemy. Zaczniesz szukać coś, czym będziesz się męczył i to jest Twój wybór. Zaczniesz szukać coś, co jest ważne dla Ciebie i widzisz, że nie ma końca. Zaczniesz zajmować się i szukać jakieś zajęcie i jakiś cel w życiu. Coś do robienia, co nie ma końca, ma przystanki, nie? Ma poziomy, że osiągasz tu pewien poziom i jest fajnie i cieszy się, ale jest dalej, jest dalej, jest dalej, jest dalej, nie ma końca. Szukasz takiego czegoś, co rozwija cię, co daje ci zajęcie, co męczy cię, co wytwarza problemy, ale rozwija cię i nie ma końca, i to jest twój wybór, bo alternatywa jest taka, że jeżeli nie znajdziesz sobie czegoś takiego, to świat znajdzie ci problemy. Jeżeli jesteś facetem na przykład i nie masz swojej walki, nie masz czegoś, co jest ważne dla ciebie i czym męczysz się i idziesz cały czas i starasz się i kontynuujesz, jeżeli nie masz tego, to kobieta znajdzie ci problemy. Znajdzie ci problemy z firanką będzie problem, z plamą na ziemi będzie problem. Będziesz miał zajęcie i kobieta też. Jeżeli sama nie znajdzie tego czegoś i nie wybierze tego, tego męczenia się, nie wybierze tego celu, który nie ma końca, sama, wybór, nie? To jej mózg sam wytworzy problemy. I świat też. Sama będzie szukała jakieś inne problemy. Znajdą się. Chodzi o to, czy wybierasz je, czy inni ci dadzą. Bo możesz pracować w korporacji. I możesz mieć taki cel, że będziesz zbierał pieniądze, żeby coś sobie tam kupił, nie? I jak rozumiesz, że jak będziesz się cieszył się, jak będziesz się cieszył tym, co kupiłeś, to to cię zabije. To pomyśl sobie, że głównie w życiu chodzi o tą pracę, o to co robię, żeby osiągnąć to. Więc zacznij się zastanawiać czy ja wybieram to? Czy ja chcę, żeby tak życie wyglądało? Czy ja chcę robić i działać i cieszyć się życiem i męczyć się tym, czy nie? Może wybiorę sobie coś, czym chcę się męczyć. I tutaj ludzie, którzy mają w miarę rozwiniętą świadomość, są w przebudzeniu, w rozwoju duchowym, w rozwoju sobie jestem wystarczająco długo, Dochodzą do takiego etapu, gdzie widzą, że kuczę, nie mogę robić tej rzeczy, bo wiem, że o to chodzi. Chodzi o robienie tego, chodzi o tą pracę, chodzi o, o to, co robię, żeby osiągnąć to coś tam, bo wiem, że jak osiągnę to, to to mnie zabije, więc wiem, że chcę kontynuować iść dalej, 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 dalej. I praktycznie, przez to, że i tak będę szedł dalej, 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 to będzie chodziło właśnie o tą drogę cały czas, gdzie będę szedł. Czy ja chcę robić to? I teraz wracając do tej kobiety, do tych kontrargumentów. Kobieta może dostać dom, może dostać męża, może mieć tego męża, może osiągnąć to, co chciała osiągnąć. I będą zajęcia. Chodzi o to, czy je wybierze. Może dzieci będą i będzie miała zajęcie. Chodzi o to, czy wybrała to. Będzie miała dom i będzie chciała się cieszyć tym domem. Będzie miała zajęcie. Świat da zajęcie. Sprzątaj ten dom. Ten dom się kurzy cały czas. Masz zajęcie. Chodzi o to, czy wybrałeś to. Chodzi o to, że rozumiesz, że świat będzie ci dawał problemy i zajęcia i coś, czym możesz się męczyć. Chodzi o to, czy ty to wybierasz. Czy rozumiesz, to, że podróż jest ważniejsza od celu. Klisze zdanie. Chodzi o to, czy rozumiesz to, czy czujesz to, czujesz tą realność tego. Czy czujesz to, jak trenujesz i starasz się osiągnąć ciało? Czy czujesz to, że chodzi o ten trening? Bo jak będziesz siedział z tym ciałem, i siedział i siedział, to przestaniesz się ruszać. Jak będziesz się chciał cieszyć tym, nie? Z czekoladą. Małe dzieci, nie? Chcą jeść, 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 jeść i nie rozumieją tego. I idą do punktu, gdzie jest im niedobrze. Chodzi o to, czy robisz to z życiem, czy nie. Chodzi o to, czy widzisz to. Więc tutaj to, co chcę przekazać, to jest to, że będziesz się czymś męczył. Chodzi o to, że czy wybierasz to, czy nie. Wybierz sobie coś, bo i tak będziesz się czymś męczył. Będziesz się czymś męczył. I o to chodzi. Jeżeli masz cel, jeżeli masz zajęcie, jeżeli masz coś, gdzie coś do czego idziesz i wiesz, że to nie ma końca, i kontynuujesz, i kontynuujesz, i kontynuujesz i rozwijacie to, i rozwijacie to, i rozwijacie to i uczysz się, opanować to i zrobić z tego pracę, na przykład i idziesz, i idziesz i rozwijasz się, i znasz dużo na ten temat, i rozwijasz się, i rozwijasz się, i rozwijasz się, i rozwijasz się i wiesz, że to nie ma końca. To masz problem, masz zajęcie i to będzie fajne. Będą spadki, będą dołki, będzie do góry, będziesz osiągał ten poziom, będziesz widział, że okej, okay, stop, już nie będę siedział na tym poziomie, tylko muszę iść dalej. I zrozumiesz tych aktorów, tych wszystkich sławnych ludzi. Wiele ludzi mówi, dlaczego oni nadal pracują. Bo rozumieją. Bo jak przestaną pracować, to będą umierali, będą mieli ochotę wziąć broń. Przestawić tutaj i kliknąć. I to się dzieje wiele razy. Jak artysta, muzyk, na przykład, przestaje i cieszy się tym, co osiągnął, i nie znajdzie sobie czegoś znaczącego, to wychodzi z niego życie. Dlatego pracują, dlatego robią. Bo to ich ożywia, bo zrozumieli, że o to chodzi. Te przystanki są fajne. Fajnie jest, jak osiągnąłeś to, osiągnąłeś to. pocieszysz się trochę. Ale jak pocieszysz się i będziesz chciał się cieszyć i to jest Twój główny cel, to to Cię zabije. Tyle. Mam nadzieję, że to jest pomocne. Mam nadzieję, że bardzo jasno widzisz siebie w sytuacji, gdzie działasz, gdzie angażujesz się, gdzie czytasz, gdzie rozwijasz się, gdzie chcesz męczyć się czymś, nie? I... Bardzo jasno widzisz to, że o to chodzi. Bo jak dojdziesz do tego punktu, to to cię zabije. I rozumiesz, że, kucze, jak osiągniesz to i będziesz to miał, to nie chcesz. Nie chcesz siedzieć i cieszyć się tym. Chwilę tylko. I rozumiesz to. Skoro to będzie na chwilę. Skoro i tak, żeby mieć życie w sobie, mogę się pocieszyć tylko trochę tym. To większość czasu w życiu chodzi o to ciągłe działanie, i o ten ruch, i o ten rozwój. Więc zaczynasz patrzeć inaczej na ten moment, tutaj, tu i teraz, na to, co robisz. I przestajesz spinać się, czy uda mi się to, czy będę to miał, czy będę to miał. Bo patrzy się na to inaczej, jak będę to miał to tylko trochę mogę się tym pocieszyć. Tylko przez chwilę. Dawkami, tak po trochę. Nie, nie mogę siedzieć. Jak rozumiesz to, to patrzysz inaczej na to, co robisz. I zaczynasz szukać i wybierać to, czym będziesz się męczył. Tyle. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować. I widzimy się następnym razem.